I już, dodajemy plus 25, 57 cm, a to oznacza odblokowanie pierwszej z 10 nagród dla Was. Nie wiem, czy widzicie, jak delikatnie brał? To jest nie do zacięcia w ogóle. Dosłownie rzutem na taśmę w ostatnim momencie, w ostatniej chwili. O, ależ okoń! Zobaczcie, jaki garbus. Przecież to jest okoń z 60 cm, jak nic. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Witam Was serdecznie prosto z nad mojej dużej ulubionej wody i dzisiaj zostawiamy szczupaki w spokoju. Dzisiaj skupiam się wyłącznie na okoniach, natomiast nie będzie to zwykłe łowienie, dlatego że dla siebie mam challenge, a dla Was konkurs z fantastycznymi nagrodami od partnera dzisiejszego odcinka Huawei App Gallery. App Gallery to jest alternatywny sklep z aplikacjami i grami, dostępny dla użytkowników wszystkich telefonów z Androidem i znajdziecie tam masę aplikacji, które kojarzycie chociażby z Google Play, natomiast tylko na App Gallery znajdziecie promocje niedostępne nigdzie indziej, szczególnie teraz, kiedy mamy Black Friday i właśnie dlatego o tym wspominam. Jak chcecie się dowiedzieć już konkretów w tym momencie, to wszystkie linki macie w opisie, a ja przejdę troszkę dalej. Jeżeli chodzi o mój challenge, to zasady są naprawdę banalnie proste, bo ja w tym roku te challenge traktuję jeszcze jako zabawę, jeszcze jako opcję rozdania Wam po prostu nagród. Dopiero w przyszłym sezonie podejdziemy do tego mega poważnie. Dalej będą dla Was fajne nagrody, dalej będzie to zabawa, ale jednak już z nutką rywalizacji. A dzisiaj po prostu moim zadaniem jest złowienie 500 cm okoni. 5 metrów garbusów musi wylądować na mojej łódce i co 50 cm złowionych przeze mnie ryb odblokowuje jedną z 10 nagród dla Was. Między innymi telefon Huawei Nova 9 czy zegarek Watch 3. Ja tam coś do tych nagród również dorzucę, jakąś czapeczkę, jakieś gumeczki, tak żeby było bardziej wędkarsko, natomiast tutaj wielkie podziękowania dla chłopaków za sponsorowanie naprawdę fantastycznych nagród. I co Wy musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Bardzo, bardzo prosta sprawa. Wystarczy, że dołączycie do Discorda App Gallery, link macie w opisie i pod tym filmem napiszecie komentarz ze swoim nickiem z tego Discorda i wyjaśnicie mi w jak najbardziej kreatywny sposób, dlaczego właśnie taki nick, te najbardziej ciekawe niki, te najbardziej ciekawe wyjaśnienia będą przeze mnie nagradzane. A ile będzie tych nagród, no to już zależy od wyniku mojego dzisiejszego łowienia, także trzymajcie kciuki bardzo, bardzo mocno, bo jest o co powalczyć. Ja mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że zrobię naprawdę bardzo dużo, żeby nie powiedzieć wszystko, żeby odblokować dla Was dzisiaj absolutnie każdą nagrodę, także trzymajcie kciuki, a ja ruszam już na pierwszą miejscówkę. Zobaczcie, jakieś pierwsze ławiczki już widać i trochę przy samym dnie poprzyklejanych ryb i dużo, dużo jeszcze w toni, co jest bardzo ciekawe, skoro mamy drugą połowę listopada, a ryby jeszcze pod 6, pod 5 metrów pod powierzchnię podchodzą, no ciekawie. Mam nadzieję, że jednak będą poprzyklejane do dna te okonie, bo dzisiaj przede wszystkim chcę łowić na dropshota. Póki wiem, że kotwica jest w toni wysoko, to pozwala mi opadać szybko, ale im bliżej jest brzegu, tym zwalniam. Nie chcę tam huknąć nią o dno. Tak jak mówiłem, zaczynam od dropshota. Craft Dying minął 7,5 cm. 10-gramowa oliwka na dropshotowym zestawie. Kijeczek to SG2 Dropshot Specjalist. Do 12 gramów z bardzo mięciutką czerwoną szczytóweczką. No jak sama nazwa wskazuje, kijek stworzony pod dropshota, ale spokojnie można nim spinningować również klasycznie. Zresztą to robiłem, bardzo fajna zabawa na takim sprzęcie. Młynek SG8 3000, plecionka 006. Uff, i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Rzucam gdzieś na 9,5 metra i powolutku mój zestaw będę sprowadzał na 13. Te ławice, które widziałem, były mniej więcej na 11,5 metra, także wprowadzam mój zestaw w tą ławicę i będę z tej ławicy również go wyprowadzał, bo tutaj pod łódką już żadnych ryb nie widać. No i mam nadzieję i wydaje mi się, że właśnie na tych krawędziach będą po prostu ryby, bo to są oczywiście ławice przede wszystkim białorybu, a okonie kręcą się, mam nadzieję, po prostu w okolicy. Na razie zaczynam od przynęty 7,5 cm, ale bardzo możliwe, że dosyć szybko, jak nie będzie brań, ja zmienię na mniejszy model, żeby jak najszybciej tych centymetrów nałapać, żeby jak najwięcej nagród dla Was odblokować. Takie jest moje założenie, taki jest mój plan. Trzymam za to kciuki bardzo mocno i mam nadzieję, że Wy również, bo naprawdę fajne nagrody dzisiaj w odcinku są. Zadanie nie najłatwiejsze, no ale tutaj wymiar ochronny jest 15 cm i takie ryby już będę zgłaszał, także w teorii 3 nieduże okonki to już jedna nagroda dla Was.
No, ale mamy drugą połowę listopada i może być tak, że te okonie zamkną pyski. To są takie ryby, że nawet ze sprzętem przeznaczonym właśnie na łowienie tych najtrudniejszych ryb, tych najmniej aktywnych, bo po to w dużej mierze został stworzony właśnie dropshot. O, to myślę, że wiecie doskonale, że przy okoniach czasami naprawdę nic nie pomaga. Także raz jeszcze, trzymajcie kciuki bardzo, bardzo mocno. Ja daję z siebie wszystko i mam nadzieję, że uda się złowić dosyć szybko pierwszego okonia, dosyć szybko odlokować pierwszą nagrodę. Tego życzę sobie i tego życzę Wam. Teraz już skupiam się na maksa i zobaczymy, co Posejdon dzisiaj dla mnie przygotował. Jest! Pierwsza rybka. Branie delikatne, ale od razu z takim zabraniem zestawu. Jest! Pierwszy okonek. Nie wiem, czy jest sens w ogóle tą rybę mierzyć. No ale zobaczymy. Chwila prawdy. O, dobra ryba! Halo! To nawet nie jest 15, a 16 centymetrów. Uciekaj, pisklaku. No nie mogę powiedzieć, żebym był jakoś dumny mocno z tej ryby, no ale pierwsze 16 cm jest coraz bliżej nagrody dla Was. Jest! Bardzo delikatne branie tuż przy samej łodzi. Jest okonek! Pytanie tylko, czy ma te 15 cm ten pisklaczek? Tak jest! Tak jest! Chudy, ale... długi. I dodajemy 16 cm. Bam! 32. 18. Brakuje do pierwszej nagrody. Dobra, kawka wypita, nowe miejsce znalezione, przede mną nawet ciężko to nazwać ławiczką, po prostu porozrzucanych jest kilkanaście kropeczek na echosondzie, zupełnie inaczej wygląda to niż wszystkie inne ławice, jakie dzisiaj znalazłem, no ale liczę po prostu po cichutku na to, że to są rzeczywiście okonie nie pilnujące żadnej drobnicy, nie mające masy pokarmu gdzieś tam przy pyskach, więc może chociaż troszkę głodne. Jest! I to chyba taki nie najmniejszy. Tak jest! Przyzwoity garbuszek. Jak na dzisiejsze... Spokój! Spokój, spokój! Jak na dzisiejsze standardy, absolutnie przepiękna ryba. Drugi rzut w nowym miejscu. No i mierzymy. Uwaga, uwaga! 25 cm. I już, dodajemy, plus 25, 57 cm, a to oznacza odblokowanie pierwszej z 10 nagród dla Was. Tak jest, tak jest. Miejsce takie dosyć, o, jest następna ryba, dosyć specyficzne. Miejsce dosyć specyficzne, zaraz Wam powiem czemu, ale najpierw go szybciutko zmierzymy. 20 cm. Plus 20. Tak jak mówiłem, miejsce dosyć specyficzne. Widzicie, ja tutaj rzucam 5 metrów przed siebie, ale ryby widziałem też dalej. Natomiast nie znalazłem tutaj żadnej grubej ławicy, żadnej kuli, drobnicy absolutnie nie. Nic się tutaj nie spławia, nie ma tych wielkich słupów drobnicy od dna po samą powierzchnię. Jedyne, co tutaj znalazłem, to kilkadziesiąt malutkich kropeczek na bocznym sonarze, poprzyklejanych do dna. Postanowiłem się tutaj zatrzymać, mimo tego właśnie, że miejsce bardzo, bardzo dziwne. W ogóle te okonie nie pilnują tutaj żadnej drobnicy, nie mają tutaj przy nosie pokarmu i to być może, no nie chcę zapeszyć, ale być może to sprawi, że
te rybki będą trochę bardziej aktywne, trochę chętniej będą chciały połknąć moją przynętę. Jest numer 3, jest trzeci okonek. Ależ mikrus. Plus 15, zobaczcie, 92, zaraz następna nagroda dla was odblokowana. A ja, tak jak mówię, liczyłem po prostu na to, że skoro nie ma tutaj tych kul drobnicy, skoro nie ma ten okoń tutaj tyle pokarmu, to jeżeli rzeczywiście te kropeczki to okonie, to powinny reagować fajnie na moją przynętę. Ja wiem, że tutaj trochę przesadzam ciesząc się z takich okonków, ale ja pływam dzisiaj już prawie 5 godzin i miałem 3 brania, może na pewno mniej, jest następny spadł. Na pewno miałem łącznie mniej brań przez całe te 5 godzin niż teraz tutaj, także wybaczcie moją radochę, ale cieszę się wybitnie, bo po pierwsze w końcu coś się dzieje nad wodą i sam ten fakt to już dla mnie wielka frajda, a po drugie każda taka ryba to kolejne nagrody dla was. O, ale się cieszę, nie macie zielonego pojęcia. Jest! Następny. Ten naprawdę maleńki. Naprawdę mikroskopijny. No ma 16 centymetrów. Czekajcie. No ma 16 centymetrów. Na pewno ma. Spokojnie 16 trzeba liczyć. Uciekaj. Plus 16, a to oznacza 108 centymetrów. I druga nagroda dla was. Jest! Następny. Znów przy samej łódeczce. Tak, tak jak widzicie, dokładnie również 16 cm. Plus 16. Ck. Staram się ten mój zestaw prowadzić bardzo powolutku, dlatego że brania są niesamowicie delikatne. Te ryby są piekielnie niemrawe i oczywiście większość z tych rybek, które tutaj wyjąłem, no to zupełne pisklaczki, także ciężko spodziewać się czegoś więcej, chociaż gwarantuję wam, że i taki 15-centymetrowy okoń potrafi huknąć w przynętę. No a do tego miałem gdzieś tam tego 20-ka. Ach, jest następny. I 25-kę. I o ile taki... No nie wyrwie mi wędki z ręki, o tyle te wymiarowe rybki no już powinny gdzieś tam pukać. A wszystkie brania, absolutnie wszystkie. Następny taki 15. Uciekaj. Plus 15. A absolutnie wszystkie brania jakie miałem były piekielnie delikatne, także jak najwolniej prowadzić, delikatne tylko szarpnięcia, prawie że w miejscu ten ciężarek, gumeczka tylko podskakuje i pauza. Podskakuje troszkę i przerwa. I w tej przerwie zazwyczaj one podpływają, wsysają gumeczkę. I można się cieszyć potem takimi okonkami. No ale one dzisiaj są wyjątkowo cenne, bo dają wam nagrody. No ewidentnie pojawiła się nadzieja. Troszkę się niestety uspokoiło, także czas na mojego ace'a z rękawa. Także tak jak widzicie, przenieśliśmy się na inne łowisko. Mam nadzieję, że tutaj będą trochę lepiej ryby brały. Jakiegoś jednego, porządnego, grubego okonia siedzi w pierwszym rzucie. W pierwszym rzucie jest rybka. O! Mam nadzieję, że to garbus. Ach, to niestety rekin. Ale to nic, zarzućmy jeszcze raz. Rekinów wyjątkowo nie akceptujemy w tym challenge'u, ale już jest następna rybka. Tym razem mam nadzieję, że to będzie już garbus i będę mógł dodać troszkę punktów. Dobra robota! O, ależ okoń! Zobaczcie, jaki garbus. Przecież to jest okoń z 60 cm, jak nic. Po oficjalnym mierzeniu wyszło 61 cm, także mam w tym momencie równo 200, a to oznacza 4 nagrody dla was. To, jak słabo dzisiaj biorą ryby, jak maleńkie są to okonie, absolutnie nie mieści się pod moją czapką. To w ogóle chyba jest najgorszy dzień w całym moim sezonie, jeżeli chodzi o okonie. Ja akurat dzisiaj musiałem wybrać ten challenge. Natomiast na początku odcinka, tak żartem pół serio, powiedziałem wam, że zrobię absolutnie wszystko, żeby odblokować dla was jak najwięcej nagród i zrobię to, choćbym musiał oszukiwać, choćbym musiał łowić ryby w grze wędkarskiej. A tak zupełnie poważnie, zapraszam was serdecznie oczywiście na Fishing Club.
garaż, bo tak jak wam wspominałem na początku odcinka, z racji Black Friday jest masa fantastycznych promocji. Są kupony zniżkowe, kody podarunkowe, vouchery, nie tylko do Fishing Clash, do wielu gier i do wielu aplikacji, ale oczywiście tylko i wyłącznie w App Galerii. Jeżeli macie grę ściągniętą w jakiś inny sposób i boicie się, że stracicie progres, jeżeli przeniesiecie się w tym momencie do App Galerii, absolutnie się tym nie przejmujcie. Na Discordzie, o którym wam wspominałem, na Discordzie, do którego macie link w opisie, macie wszystkie informacje, jak to zrobić, jak przenieść swoje konto i zachować cały swój progres, a jednocześnie wziąć udział w dzisiejszym konkursie i pokorzystać z innych promocji. Także raz jeszcze przypominam, wszystkie linki macie w opisie do promocji na Black Friday, do tego, jak ściągnąć App Galerii i oczywiście do Discorda. No i tak jak widzieliście, 200 cm złowione, 4 nagrody odblokowane. Tak nie do końca uczciwie, no ale niestety na żywo nie biorą tak dobrze jak w grze, a szkoda. To znaczy, z jednej strony szkoda, no bo chociaż od czasu do czasu człowiek by wrócił aż w obolały z nad wody do domu po cholach tych wszystkich wielkich ryb. No ale właśnie w tym cała magia wędkarska, że nie zawsze te ryby biorą, że nigdy do końca nie wiemy, co uderzy w naszą przynętę albo czy w ogóle coś w nią uderzy. No ale dzisiaj Posejdon przechodzi sam siebie. To, jak słabo biorą te okonie, naprawdę, naprawdę nie mieści się w mojej głowie. Na tym zbiorniku jest trochę tego okonia, szczególnie tego średniego. I to jest okres, w którym one powinny brać piekielnie dobrze. Nie powinny się przesuwać, powinny stać poprzyklejane do dna i pukać w tego dropshota absolutnie regularnie. Nie mówię, że wielkie okonie, no bo to akurat nigdy nie jest pewne, ale te średnie, chociaż dwudziestki, właśnie dwudziestki piątki, to powinien być dzisiaj standard. No ale tak, Ejsik wymyślił sobie challenge, to zamknęły pyski na kłódki. Ale absolutnie się nie poddaję, porzucam jeszcze trochę tutaj, mam jeszcze godzinkę, także mogę poszukać jeszcze jednego miejsca, może akurat pod wieczór troszkę się ruszą, natomiast tak jak wam wspominałem, ja odblokuję wam te nagrody, już ja złowię dzisiaj kilkaset centymetrów tych okoni, nawet jeżeli z tej oryginalnej, prawdziwej wody nic już nie wyjedzie. Jest! O nie! Nie! Już zacząłem wyć, bo to był naprawdę przyzwoity okoń. Na pewno ponad 20 cm. Ale szkoda. Bardzo niedobrze. Ale branie, ale huknął. Ten ładnie uderzył. Ten naprawdę pięknie strzelił. I zobaczcie, okoń z 20 cm. I co on ma tutaj w pysku? Bo ja widzę tylko haczyk, ledwo wystający. Nie, to nie tylko haczyk. I uwaga, uwaga, no 20 jak nic. Plus 20. Jest. Jest. Zobaczcie, jaki mikrus. A przynęta znów nie wystaje z pyska. Może zaczęły jeść. 15 cm. 235, także myślę, że czas na krótką rozgrywkę. Zmienimy sobie tylko łowisko. Myślę, że tutaj bardziej to pasuje. Zachód słońca, łódeczka i bam, natychmiast branie. O, gdyby dzisiaj tak było, w 15 minut nagrałbym ten odcinek, w 15 minut nabiłbym 500 cm. Dobra robota. Piękny garbus. Okoń czarny. Odbierz. Ja naprawdę lubię to, że często jest bardzo trudno nad wodą, ale no, mogłyby rzeczywiście czasami trochę lepiej brać. Plus 65 miał jak nic, 300 cm, 6 nagród dla was. Po którymś z moich filmów o dropshocie pytaliście mnie, czy to
musi być wędka rzeczywiście dedykowana pod dropshota, czy to nie może być zwykły kijeczek. Ja ogólnie staram się unikać polecania Wam kupowania konkretnego sprzętu, bo inaczej na pewno nie da się połowić i musicie koniecznie taki kupić. Natomiast przy dropshocie rzeczywiście powinna być to wklejeczka. To nie musi być kijek super dedykowany pod dropshota, tak jak ten dropshot specjalist, ale niech będzie ten kijek miał bardzo delikatną szczytóweczkę. No jak jeszcze jest barwiona, no to już wtedy w ogóle bajka, bo o ile przy dropshocie również zdarzają się takie huknięcia, że wyrywa wędkę z ręki, o tyle no czasami jest tak jak dzisiaj właśnie, że te brania są bardzo delikatne i nie da się tego wyczuć na blanku. Jaki on by nie był, nie da się tego po prostu wyczuć. Widać to tylko i wyłącznie po plecionce i po super delikatnych ugięciach lub wyprostowaniu tej delikatnej szczytóweczki. Także nie musicie kupować jakiegoś super specjalistycznego sprzętu, no ale no nie, nie każdy kij nada się niestety pod dropshota. Nie wiem, czy widzicie, jak delikatnie brał? To jest nie do zacięcia w ogóle. Po prostu łapie za ogonek i szarpie. Znowu, drugi raz. A, i widzicie, wyciągnąłem mu z pyska. Strasznie delikatnie biorą, strasznie delikatnie. Ja staram się to przetrzymywać. Staram się dać im trochę czasu, żeby wciągnęły tą gumkę, ale no, jest ciężko. Niemożliwe jest! Jest! O! Co to było za bujnięcie? Nie! Natomiast najważniejsze, że jest ostatnia rybka, na którą tak czekałem. Nawet cię nie będę przymierzał. 100 cm jak nic. Opa! 100 cm okonia. Trzymaj się! I być może to za mało na te 5 metrów, ale kiedy dodam tą setkę tego gigantycznego okonia, mamy 400 cm garbusów, a to oznacza 8 nagród dla Was. Dosłownie rzutem na taśmę w ostatnim momencie, w ostatniej chwili. Muszę już uciekać, także krótkie pożegnanie i lecę do domu. Także udało się! 8 nagród od partnera dzisiejszego odcinka Huawei App Gallery odblokowane i te nagrody powędrują dla Was. Pamiętajcie, że musicie wpaść przez link w opisie, dołączyć do Discorda App Gallery i napisać mi w komentarzu pod tym filmem Wasz nick, który tam używacie i skąd on się wziął, dlaczego jest taki, jaka jest związana z tym historia i te najciekawsze dostaną ode mnie nagrody, a jest ich aż 8. Także dzięki wielkie dla partnera dzisiejszego odcinka, dzięki wielkie dla Was, a ja naprawdę uciekam, bo po ciemku z tego lasu nie wyjadę. Także połamania kija i na żywo, i w Fishing Clash, i do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.